Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Boże, powiedzcie mi, dlaczego ja zawsze zaczynam odcinek na jednym wdechu. O matko, to jest bardzo niedobry nawyk. No i co, moi drodzy, jesteśmy w mieście Asun. No i co teraz? No jakby musimy się czymś zająć. Mamy zadanie odnośnie amuletu. Odwiedzę w końcu wolny obóz. No, wypadałoby odwiedzić wolny obóz. Podobno jeden z kupców może nas tam zabrać. Czy tutaj pisze kto? Nie, ale mamy już podpowiedź, że wypadałoby takiej osoby szukać. Zobaczmy. Tu jest dużo bardzo handlarzy. On chyba wspominał o Ardamie. No i co? I tutaj są jakieś laseczki. No superowo, naprawdę. Ale ja bym się chciała dostać może do tego gościa, który tutaj jest szefem Straży Miejskiej. I to jesteś chyba ty, Argos. No i moi drodzy, padła decyzja, że mam czytać dla was dialogi, także zobaczymy, jak się to sprawdzi. Szukam jakiejś alternatywy, żeby się nie wykończyć głosowo, ale może być z tym ciężko. Mianowicie, być może ogarniemy to na przykład wspomagając się sztuczną inteligencją. Już wam tłumaczę, bo Damian wpadł na ten fajowy pomysł i w sumie, jeżeli się uda, to byłoby super. Istnieją teraz programy, które mogą sprawić, że ja na przykład wyślę swoją próbkę głosu, dajmy na to 2-3-minutową i później już automatycznie program będzie jakby renderował moim głosem wypowiedzi. Także byłoby to na pewno dla mnie fajniejsze, a wy dalej słuchalibyście, można powiedzieć, że mnie. Ale zobaczymy, czy to się uda w ogóle zrobić, czy się nie uda. No a na razie będę czytać. Przyciszyłam sobie dialogi do minimum praktycznie. No i będę musiała to też ogarnąć sobie w programie. Także miejmy nadzieję, że wyjdzie ten lektor bardzo dobrze. Tu jest zwykły rekrut, no a my pogadajmy z Argosem. Witaj, ja... Niebełko, od czego chcesz? Chciałbym zostać rekrutem, a słyszałem, że w tym celu należy się do ciebie zgłosić. Myślisz, że od razu zrekrutowalibyśmy takiego żółtodzioba jak ty? Powiem ci, jak to teraz wygląda. Nie bierzemy w nasze szeregi każdego łachmyty, który się tu pojawia. Kto chce być rekrutem, musi być człowiekiem honoru. Zgaduję, że nie masz nawet porządnej pracy. No nie. Jeśli nie masz przyzwoitej pracy, to nawet nie myśl o zostaniu rekrutem. A co z wynagrodzeniem? Skoro ryzykujesz życiem, chyba należy mi się przyzwoita płaca. Nie zadajemy zasiłków, ale jako rekrut nie możesz też głodować. Każdy rekrut otrzymuje dzienną pensję w wysokości 25 roperii oraz przydzielane jest mu bezpłatne miejsce do spania. Najlepszą rzeczą w Armii Królewskiej jest zwolnienie z podatku i oczywiście prestiż. Ponadto raz dziennie wydawana jest racja żywnościowa. Jak hojnie. Nikogo nie zmuszamy do zostania rekrutem. Jeśli ci się nie podoba, to nawet nie zaczynaj. Jakie są obowiązki rekruta? Zadania są dość jasne i proste. Dbanie o bezpieczeństwo, spokój i porządek w mieście, a także na wyspie. Jednak rekrut reprezentuje również króla i dlatego musi być wzorem do naśladowania. Pamiętaj o tym. Rekruci są też wykorzystywani na wojnie jako zwykli żołnierze oraz zobowiązani są do wykonywania poleceń przełożonych. Oczekuje się od niego pracowitości i honorowego zachowania. Skoro rekrutom należą się bezpłatne miejsca do spania, to są to porządne łóżka z pierza czy jakieś słomiane worki? Jeśli zadasz mi jeszcze jedno tak głupie pytanie, to rzucę cię na pożarcie wilkom. Myślisz, że jesteś jedynym uciśnionym włóczęgą, który przychodzi do mnie w ciągu dnia, a teraz nie nadwyręża moich nerwów. W porządku, już nie pytam. Dlaczego praca jest wymagana, aby zostać rekrutem? Są dwa bardzo proste powody. A są nimi? Pozwól mi skończyć. Masz szczęście, że ty w ogóle rozmawiasz z kimś, że w ogóle rozmawiam z kimś takim jak ty. Więc z jednej strony upewniamy się, że jesteś w stanie pracować. Ponadto nie chcemy zagranicznych rekrutów. Każdy, kto tu pracuje zna miasto, jest uważany za godnego zaufania. Tak to u nas jest.
Jakie podatki panują w mieście? Co masz na myśli? Chętnie dowiedziałbym się, jak wysokie są w rzeczywistości. Tak naprawdę ciebie to nie dotyczy. Tutaj w Asun nie zarabiasz żadnych stałych pieniędzy. Nie teraz, mimo wszystko byłbym zainteresowany. Och, stary, jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, sprawdź te listy. Jest na nich wszystko, co istotne. Trochę tego dużo. Ale oddaj mi je, kiedy już ich nie będziesz potrzebować. Ach tak, a jeśli nie zwrócisz tych list w ciągu 2 dni, zostaniesz strogo ukarany. Co warto wiedzieć o okolicy? Musisz być nowy w mieście. Cóż, tutaj jest inaczej i lepiej niż w slumsach. Kto powiedział, że jestem stamtąd? Jeśli przeszedłeś przez południową bramę, musiałeś być tam na dole. Wszyscy podróżujący po Asun muszą tamtędy przechodzić. Nie ma dla mnie znaczenia, czy wylądowałeś tam na dole i znów tu jesteś, czy jesteś kimś, kto poszukuje, jak wydać tu swoje złoto. Więc co mogę wiedzieć? Dostęp do areny jest dozwolony tylko podczas walk, a do górnej dzielnicy można wejść tylko z pisemnym zaproszeniem lub jako rekrut. To koszar tylko za moim pozwoleniem. Naruszenia tych przepisów są tutaj karane surowiej niż zwykłe przestępstwa. Jeśli będziesz tu sprawiał kłopoty, będziesz musiał zapłacić mi grzywnę, a jeśli pozwolisz, by sprawy wyszły za daleko, możesz wylądować na arenie, więc zastanów się dobrze, co tu robisz. Dobra, no zanim zwrócimy mu listy podatkowe, to jest w ogóle chyba... Aby zostać rekrutem, muszę najpierw znaleźć porządną pracę. No w teorii nie mam na to zadania, ale przeczytajmy to. Poniższe podatki zostały nałożone na osoby, ugrupowania, a także terytoria położone na wyspie. Tylko obywatele ze stałym źródłem dochodu mogą zostać opodatkowani. Opłaty należy uiszczać raz w miesiącu. Miasta są zobowiązane spłacić dobrowolne podatki w zależności od aktualnego stanu wojennego i podobnych czynników. Handel dobrami opodatkowany jest na kwotę 285 roperi. Nie dotyczy to handlarzy na usługach innych. Dystrybucja kamieni szlachetnych, kosztowności budynków, a także terenów jest opodatkowana dodatkową kwotą 60 roperi. Dzielnica rzemieślnicza płaci 140 roperi, a wszystkie inne niewymienione poniżej po 90 roperi każda. Za każde usługi należy uiścić opłatę w wysokości 240 roperi, a metale szlachetne posiadają dodatkową opłatę w wysokości 45 roperi. Reszta usług oscyluje swoje opłaty w okolicy 145 roperi. Ciąg dalszy podatków nałożonych na zamieszkujących Asun. Szlachcice zamieszkujący miasto zobowiązani są do płacenia 335 roperi. Członkowie gildii posiadają zniżkę w wysokości 60 roperi. Mieszkańcy dolnej dzielnicy nie są zmuszeni do uiszczenia opłat podatkowych. Osoby w służbie królestwa Lalwani są zwolnione z płacenia podatku. Wykluczone miejsca zamieszkujący port płacą jedynie 40% nałożonego podatku z racji obecnie panującej tam biedy. Jako iż w kopalni złota straż nie jest w stanie zapewnić całkowitej ochrony, pracujący tam górnicy zobowiązani są do zapłaty jedynie od 3 do 5 bryłek złota miesięcznie. Czy my coś jeszcze mamy? Nie mamy. Chcę zwrócić listy podatkowe. Cóż, nadal w dobrym stanie, bardzo porządnie z twojej strony. No i co? I to tyle. Udało się wpić nowy poziom. Dostałam nawet stały bonus do czegoś. Chyba do zdrowia. Tak, mam 85 na 70, ale to jest chyba tylko tymczasowy wzrost, bo tak dziwnie się to zrobiło. Nie mam zielonego pojęcia. No i co, moi drodzy? Mamy nowy poziom. Mamy 20 punktów nauki. Zrobimy sobie zapis. Dobre pytanko, co teraz robimy? W sumie trzeba by było poznać miasto. Fajnie by było też wyruszyć do wolnego obozu, żebyśmy tylko non-stop nie prowadzili dialogów, bo to też jest bez sensu. Jesteśmy na targowisku, więc może byśmy na razie na targowisku się zatrzymali. Jak leci? W porządku, nie ma na co narzekać, dzięki, że pytasz. Masz dla mnie jakąś robotę? Niestety nie, ale na twoim miejscu spytałbym rzemieślników. Im z pewnością przyda się pomoc. Dobra. Nie sprzedasz mi czegoś? Jeśli czegoś potrzebujesz, możesz to kupić. Po prostu spójrz na mój towar. Pozwól, że zrzucę okiem na twoje towary. Masz padę. Jak będziemy chcieli grać pod zręczność, to się na pewno przyda. No i tutaj jakieś tam pierdółki. Teleportacja na farmę Karla. To się może przydać i myślę, że sobie wykupimy na pewno jedną taką teleportację.
Nie wiem, o co chodzi z tym, żeby z nim pogadać, dlatego zapiszę się najpierw. Tak wiem, to długo trwa. Chyba lepiej robić te zapisy takie... Te. Nie, to nie ma żadnego znaczenia. No dobra. To i tak musimy długo niestety grę zapisywać. Powiedz mi, czy coś jest z tobą nie tak? Wszystko jest ze mną w porządku. Jestem tylko trochę zmęczony. Dlaczego? Znasz tawernę Johanna, prawda? Zawsze przez całą noc słucham pianisty. To jest boskie. Na szczęście moje pachnące zioła nie pozwalają mi zasnąć. Kiedy w ogóle śpisz? Ach tak, pewnego dnia to zrobię. Co to ma znaczyć? Zawsze śpię, kiedy mam na to ochotę. Niestety tylko od czasu do czasu. Pewnej nocy zdarzyło mi się zasnąć w gospodzie Johanna. Ale moje ziółka nie pozwalają mi zasnąć. I dobrze ci z tym? Chyba sam widzisz. W rzeczy samej. Słuchaj, musisz codziennie, regularnie spać. O, nie martw się o to, jest w porządku. No, widzę, bezsenność. Handlarz na rynku wygląda na wycieńczonego. Powinienem to skonsultować z jakimś alchemikiem, zanim facet się wykończy. Dzień dobry, panie. Co podać? Przyjrzyj się bliżej mojej ofercie. Wszystko świeże, wszystko niedrogie. Pokaż, co masz. Jak zawsze, wszystko świeże, wszystko tanie. Teleportacja na farmę Karla. Worek soli, sól, cukier. Ale zajebista bułka. Normalnie jak grechanka wygląda. Kurde, jaram się bułką w gotiku. Masakra. Tu są jakieś panienki. Witaj. Witaj, piękny nieznajomy. Jestem urocza Lydia. Mój ojciec Johan prowadzi tawernę w środkowej dzielnicy. No okej, dzięki. Hej, kim jesteś? Jestem Dora. Mój mąż Ahus jest właścicielem tamtejszej kuźni. Jeśli chcesz coś załatwić, idź do niego. Interesujące w takim razie, czym ty się zajmujesz? Zazwyczaj siedzę na ławce lub czytam książki, dlatego zawsze jestem blisko męża i nie tracę go z oczu. Dobra, no warto sobie pogadać z tymi kobitkami. Zobaczmy, obywatel. Tu jest Ardam. Kiszot. Kim jesteś? Jestem Kiszot. Handluję książkami i pismami. Chcesz kupić coś do czytania? Pokaż mi swoje książki, proszę. Piękno kolorów. Sekrety trucizn. Legenda o bogu wojny. Błysk klejnotów. Górskie błyskotki. Przepis na rosół. I prawo podatkowe. Okej. Nie masz własnego sklepu? Nie, Gregorius nie chciał mi sprzedać domu. Dlaczego? Miałem problem z jego żoną. Od tamtej pory nie rozmawiamy. Seitdem bin ich nicht mehr so gut auf die beiden zu sprechen. Jak idzie interes? Dobrze, ale mogło być lepiej. Odkąd do portu nie przybliżają już żadne statki, wszystkim brakuje zapasów z kontynentu. Niektóre produkty strasznie podrożały. Książki nie są tu wyjątkiem, mimo że w klasztorze jest wielu uczonych. No dobra, no. Warto sobie pogadać z ludźmi. Fengar. Z tobą już gadałam, a czy z Ramoną coś jeszcze mogę? Nie, tylko towary. Tutaj jest Dalmatius. Nie mogę z nim rozmawiać. Tu jest Graham. To kto nam został jeszcze? W sumie został nam tylko Ardam chyba do pogadania na targowisku. A tutaj przyszedł Argos. W porządku. Kim jesteś? Nazywam się Ardam. Czym się tu zajmujesz? Tym, czym większość ludzi na targowisku. Kupuję i sprzedaję. Jestem wędrownym kupcem, wiesz? Czasem coś tu kupię, a tam sprzedaję, potem czymś się zajmuję, albo po prostu stoję w tym jednym miejscu. Więc często jesteś poza domem? Nie tak często, po prostu co jakiś czas zmieniam miejsce handlu, więc prawie cały czas jestem w mieście lub w wolnym obozie. Ale dlaczego? W mieście obywatele są z pewnością znacznie hojniejsi niż tamtejsi wojownicy.
Jasne, ale jest też o wiele większa konkurencja między handlarzami. Każdy ma na coś monopol i z tego żyje. Na przykład Wielandowi jego nisza rynkowa po prostu już nie wystarczała. Z tego powodu musiał zrezygnować ze swojej kuźni w dzielnicy środkowej. Inną kwestią jest to, że chociaż górnicy przynoszą złoto do miasta, to na całej wyspie brakuje rudy żelaza. Wulfgar gromadzi rudę, którą wydobywają w obozie, a tylko od czasu do czasu rozdaje ją kupcom. Jestem więc pierwszym, który wyciąga po nią ramiona i w zamian daje Ruperi. Stale w mieście staje się coraz droższa, więc siedzę przy nim jak przy złotej gęsi. A rekruci nie mają z tym problemów? W żadnym wypadku, dopóki nie unikam podatków ani nie sprzedaję niczego nielegalnego, po prostu spotykam się z nieufnymi spojrzeniami. A co na ten temat mówi wolny obóz? Zupełnie nic. Myślę, że to jedna ze strategii Wulfgara. Wojaków średnio obchodzi z kim i gdzie handluje. Daj wojownikowi beczkę piwa, a będzie pił, dopóki nie zwymiotuje. Nie zaśnie lub nie umrze. Tak to u nich wygląda. Więc działasz na dwa fronty? No cóż, zależy jak to nazwiesz. Jeśli zgodzisz się na pewne kompromisy i nieco się wysilisz, to jakoś się udaje. I tak nie obchodzi mnie ten cały spór między nimi. Trzymam się z dala od tego, jak tylko mogę, a poza tym po prostu to ignoruję. Niech obie strony ważą własne piwo i ja je potem piję. Po pewnym czasie, jeżeli będziesz szanował obie strony i nie będziesz nosił żadnego sztandaru, zostawię cię w spokoju. Do tej pory całkiem nieźle radziłem sobie z tym. Możesz mnie czegoś nauczyć? Ja nie. Czego chciałbyś nauczyć się od kupca? Dużo podróżujesz po wyspie, a nie spotkałem jeszcze żadnego nauczyciela kusznictwa. Gdybyś był rekrutem, mógłbyś uczyć się od Echosa, ale w innym wypadku nie umiesz strażników przy bramie. Zawsze też możesz spróbować u Adima, codziennie strzela do zębaczy. Stało się to dla niego sportem myśliwskim. Gdzie go znajdę? Kiedy opuścisz miasto od południa i znajdziesz się przy wieży Harika, skieruj się na wschód. Z wieży Harika powinieneś znaleźć drogowskazy prowadzące do kopalni złota. Co masz do zaoferowania? Okej, masz skórzany pasek, trochę wytrychów, trochę jakiś tam pierdółek, masz kilof. Wow, pierwszy raz w modzie widzę tani kilof, a nie po 300 sztuk złota. Seradan wspominał, że wybierasz się niebawem do wolnego obozu. Taki miałem zamiar, zbyt długo już próżnowałem w tym mieście z powodu choroby, najwyższy czas rozprostować kości. Tyle, że ja nie lubię podróżować samemu, nie ruszę się stąd, dopóki nie znajdę towarzysza. Mógłbym pójść z tobą. W sumie dlaczego nie? Co prawda nie robisz na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia, ale przynajmniej wyglądasz wiarygodnie. Możemy ruszać w każdej chwili, tylko nie zapomnij wziąć ze sobą zapasów. Czeka nas długa droga. Dobra, czyli z Ardamem możemy wyruszyć, tak jak nam mówił Seradan. I co? I tak naprawdę pierwszy przedsionek miasta mamy za sobą. Tu jest arena z tego co rozumiem. No i teraz pytanie, możemy iść w lewo, możemy iść w prawo. Tutaj jest teraz Herold. Tu są zamożni obywatele. No i tutaj mamy chyba początek dzielnicy rzemieślniczej, zobaczmy. W ogóle nie mamy lokatorka włączonego. Tu już widać na pierwszy rzut oka, że mieszka sobie w tym miejscu... Boże Święty, no jak on się nazywa? Że mieszka sobie tutaj alchemik, no bo kurde, za dużo mikstur jest, ewidentnie. Przyspieszmy trochę czas... Ja pierdzielę! A, bo tu są jakieś... Zaraz. Przecież to aż kusi tutaj... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Przecież tu jest jakiś ogromny magazyn. Matko bosko, masakra. Dobra, ale jesteśmy w pierwszym, lepszym miejscu. Nikogo tu nie ma. Więc jest so... Okej, jednak ktoś jest. Jest Vanadium, ale są też regały na książki. Zobaczmy. O, wytwarzanie strzał. Super. Zobaczmy dalej. Zapasy naturalne i kopalniane. A, i ten regał czytałam. To jest chyba to samo? Tak jest, to samo co obok. Cześć, Vanadium. Witam. Co? Kto? Tutaj. A, musiałeś mnie tak wystraszyć? Czego chcesz? Kim jesteś? Ja, no, jestem Vanadium, alchemik, jeśli wolisz.
O, możemy przy okazji zagadać. Znasz jakieś zioła, które są w stanie powstrzymać człowieka przed snem? Co? Dlaczego? Potrzebujesz czegoś takiego? Nie, nie, chciałbym tylko wiedzieć, czy takie znasz. Cóż, nie mam tu żadnych ziół, o których wiem, że pomagają tłumić sen, ale też nikomu bym tego nie polecał. Dlaczego? Ciało i umysł mszczą się po pewnym czasie w postaci halucynacji, mikrosnu, utraty pamięci. Jasne, rozumiem, więc kogo mógłbym dopytać w tej sprawie? Możesz spróbować u Margot, tej zielarki, ona też wie sporo o ziołach. Mieszka niedaleko targowiska. To chyba w drugą stronę w takim razie. Jakie mikstury potrafisz uważać? No, a jak myślisz? Przede wszystkim te, które leczą rany po ciężkiej walce, ale także te, które odnawiają magom ich energię magiczną, kiedy korzystają ze skomplikowanych zaklęć. Ale to jeszcze nie jest sztuka, pierwsza lepsza wiedźma to potrafi. Moja sztuka nauczyła mnie jednak tworzenia znacznie bardziej złożonych eliksirów, które pozwalają doznać człowiekowi niemal nadludzkich mocy. Tylko proszę, nie każ mi ważyć dla siebie eliksiru miłosnego. Wystarczy, że proszą mnie o to niektóre kobiety z górnej dzielnicy. One naprawdę wierzą, że jeden łyk takiego eliksiru uczyni z nich drugą Luthien, a z ich ukochanego drugiego Berena. Ha, co za idiotki, prawo zabrania ważenia takich eliksirów wpływających na świadomość, a nawet gdyby nie zabraniało, z pewnością znalazłoby się dla nich lepsze zastosowanie niż jakieś babskie fanaberie. Alchemicy sami chodzą do lasów w poszukiwaniu składników? Kiedyś robiłem to często i z przyjemnością, ale jestem już na to za stary. Z trudem przychodzi mi obrona przed zwierzyną i bandytami, a im dalej w las, tym więcej ziół. Nie oddalam się od miasta i nie opuszczam wzroku strażników. Ewentualnie kupię kilka ziół od Margot lub wyślę po nie kogoś takiego jak ty. Niestety nie jest to takie kolorowe, jakie może się wydawać. Jestem przez to uzależniony od innych. Dlaczego? Jeśli chodzi o rzadkie rośliny, których nie można zwyczajnie uprawiać lub znaleźć na skraju drogi, to muszę całkiem polegać na innych. Ludzie, których wysyłasz po zioła, strasznie się z tym ociągają, przez to reszta składników potrafi zgnić lub się zmarnować. Czasami zapominają też, że mieli coś dla mnie przynieść, albo giną podczas poszukiwań. To jest wyjątkowo kłopotliwa sprawa, bo nigdy nie wiem, czy nie czekam na marne. Zdarza się też, że ktoś przynosi mi jakieś chwasty zamiast upragnionej rośliny. Ostatnio ktoś przyniósł mi kawałek zgniłego muchu zamiast smoczego korzenia. Najgorsze jest to, że on nawet nie miał w planach mnie wykiwać, on po prostu był taki tępy. Rozumiem, bycie alchemikiem kosztuje wiele czasu, pieniędzy i cierpliwości. No cóż, na szczęście nie musisz się aż tak martwić o pieniądze, kiedy należysz do cechu. Co sprzedajesz? Handluję ziołami i miksturami. No widzę, że masz jakieś zioła. Masz goblinie jagody za 250 z takich fajniejszych roślinek. Widzę u ciebie. No nic, tylko te goblinie jagody w sumie. Mikstury regeneracji, antidotum. Czy mogę zostać twoim czeladnikiem? Tak, czeladnik, ale przede wszystkim jesteś gotów dołączyć do gildii? Tak. Dobrze, dobrze, czyli potrzebujesz do tego mojego głosu. Gdy spełnisz moją prośbę, uzyskasz moją aprobatę. A jeśli będziesz w gildii, przyjmę cię. W porządku. Co mam dla ciebie zrobić? Chcesz zostać moim czeladnikiem, prawda? Tak. Świetnie się składa, mój poprzedni uczeń mnie opuścił. Tak po prostu? Najwyraźniej nie podobał mu się mój nieporządek. Jaki nieporządek? Skrupulatność. Prawdziwy mistrz potrafi pracować nawet w niesprzyjających warunkach, co właśnie mi udowodnisz. Co dokładnie mam zrobić? Ostatnio otrzymałem paczkę ziół z klasztoru, którą zgubiłem podczas wyjścia za potrzebą. Niestety nie pamiętam, kiedy dokładnie ją straciłem. A pamiętasz chociaż, gdzie mniej więcej to zrobiłeś? Z pewnością nie na środku placu targowego, Mondralo. Chociaż właśnie podsunąłeś mi bardzo dobry pomysł. A w porządku, zacznę szukać, ale proszę zostaw tę fontannę w spokoju. Okej, czeladnictwo.
No, powiem szczerze, nie brzmi to zbyt zachęcająco. Chwila. A z tobą nie mogę rozmawiać, dobra. Okej, no musimy poszukać, no bo wychodzi na to, że to gdzieś tutaj, nie? Z tyłu. No oczywiście, że z tyłu. Paskudstwo, ale czego nie robi się dla księcia? Masakra. Dobra, oddajmy mu to od razu. Tylko saving może zrobimy. O, masakra, powiem wam. Teraz będzie dużo takiego właśnie gadania i... No. Mam twoją paczkę, nieźle upaprałeś ją jakimś gównem. Co? O, to twoja paczka, nie musisz sam... Ale musisz sam ją wyczyścić. A, bardzo dobrze, więc masz teraz mój głos. Wróć, kiedy będziesz chciał zacząć. A paczka? A tak, prawie zapomniałem. Masz ją ze sobą? Tak, trzymaj. Dziękuję. Nie sądziłem, że istnieją ludzie, którzy na co dzień srają tuż za domem. Zawsze myślałem, że lepiej srać na podwórku sąsiada. Ale co ja tam wiem? Przecież nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Nie powinno cię obchodzić, gdzie się załatwiam. To moja prywatna sprawa. Ja i tak nie chcę być twoim czeladnikiem. Oddałem starcowi jego paczkę. Dobra, czyli tutaj mamy sprawę z głowy. Czy coś się stanie, jak ja pójdę do ciebie na górę i się kimnę? Co ciekawe, nikt się chyba nie focha na mnie. Więc nawet lepiej. Okradniemy gościa. Tu jest skrzynia niby pod poduszką, ale to brzmi... Jacie! Tu jest kocur! Kitku! O, tu jest coś zamknięte na ten. No dobra, ale ja idę z panką. Widać, która strona jest Vanadiuma, nie? Jest cała uwalona poducha. Cześć, Landria. Widzę, że oni się na szczęście nie wkurzają, że ja sobie siedzę w ich domu. No i co? I mamy ranek. I widzę, że tutaj jest jakaś kolejna osoba. Wygląda jak złotnik albo kowal. Zobaczmy. Jakaś kartka. Strike. Zobaczmy, o co chodzi. Zwracam się do tych, którzy chcą odzyskać życie i honor swojej duszy. Poznaj prawdę o świecie. Przestań wspierać tych, którzy czynią zło. Jest ono możliwe tylko dlatego, że na nie pozwalasz. Nie zgadzaj się. Odmów wsparcia, żyj na własnych zasadach, a nie tych, którzy gotują ci wrogów. Nie próbuj wspinać się po szczeblach drabiny ich rekrutów. Nie pozwólcie manipulować się władzy, która właśnie tak się przy niej utrzymuje. Rozpocznijcie strajk tak jak ja. Walczcie o wolne Asun. Cholera wie, o co chodzi. Tu jest zwykły rekrut. A tu jest Donatello. Hej, ty. Witaj, kim jesteś? A na kogo ci wyglądam, nieznajomy? Na kowala. Haha, nie do końca, jestem złotnikiem. A jak ci na imię? Jestem mistrz Donatello. Jesteś jednym z mistrzów rzemieślniczych? Tak, przecież dopiero co powiedziałem. Jak rozumiem, jesteś jedyny z członków celchu? Nie, niestety jeszcze nie. Ahus nie przyznał mi jeszcze tego przywileju. Dlaczego? Dopiero niedawno się tutaj wprowadziłem. Wcześniej był tu zwykły kowal, ale musiał odejść z nieznanych mi powodów. Znajdziesz go teraz w dolnej dzielnicy w towarzystwie tych biednych dupków. Ale ten warsztat to nie była tania sprawa. Gregorius naprawdę sporo sobie policzył za to miejsce i nadal nie jest w pełni moje, dopóki nie zostanę członkiem gildii. Skąd dokładnie pochodzisz? Trafiłem tutaj ostatnio statkiem z kontynentu. Ale co sprowadza złotnika na tę ponurą wyspę? No cóż, dostawy złota z Asun są coraz szybsze, konkurencja w Lalwanii jest ogromna.
Wielu złotników i jubilerów znalazło już swoje nowe nisze, ponieważ obróbka złota jest w tej chwili mało opłacalna. A dlaczego akurat ta wyspa? Bo to Asun, żyła złota. Muszę tu coś dopowiadać? Co racja, to racja. Zawsze interesowały mnie obce miejsca, dlatego więc wyruszyłem w tę podróż i wcale nie żałuję. Pokaż mi swoje towary. Okej, masz szczypce ze złotym pierścieniem. Otwarta księga. Mógłbyś coś dla mnie wykonać? Obawiam się, że nie. Jednym z warunków dostania tego warsztatu do użytku było, że najpierw muszę zaopatrzyć Dariusa, sprzedawcy biżuterii. Dopiero kiedy skończę pracę, zawsze mogę myśleć o odlewaniu złota dla kogoś innego. Ale możesz skorzystać z okazji i odwiedzić starego Danandiusa w górnej dzielnicy. On dysponuje szerokim asortymentem. No do górnej dzielnicy to ja, chłopie, nie wejdę. Dobra, zobaczmy. Ja sobie skręciłam... tu byliśmy? Nie byliśmy, byliśmy. Dobra, uczymy się miasta. Tu jest targowisko, czyli ta Margot pewnie jest po tej stronie gdzieś. Więc możemy w sumie zerknąć. Na przykład tu, na górę. Ja, tu są gąski. Czy ja mogę sobie pozabierać te jabłka, czy dostanę w łeb? Nie mam pojęcia. Ale fajnie by było móc to pozbierać wszystko. Jabłuszko. Po niektóre ciężko się dostać. Ale warto sobie chyba to pozbierać. Okej, bo tutaj jabłuszka też, więcej jabłuszek. Chociaż na drzewie możemy chyba zostawić. Tu jest gąska. Siemanko, gąsko. A tu jest chyba Margot. A ja sobie pozbieram. Wszystko. Zaraz z nią pogadamy, bo ona może nam coś poradzić na tą bezsenność pewnie. Na to wychodzi przynajmniej. Ale te gąski są super. Ja nie mogę. Gąska. Siema. Ale rusza kuperkiem. Yo. Boże, ja nie wiem. Margot. To twój ogródek? Jestem Margot. Niektórzy lubią mnie też nazywać zielarką. Jeśli masz pytania dotyczące ziół albo szukać jakichś rzadkich roślin, zapraszam do mnie. Zawsze chętnie pomogę. Wracając do mojego pytania, to twój ogródek? Tak, zajmuję się tym wszystkim sama i hoduję wszystkie rodzaje ziół. A co z Vanadiumem? Co z nim? Masz z nim jakiś kontakt? Oczywiście, że tak. W moim ogrodzie rosną wszelkiego rodzaju zioła i alchemik naturalnie się nimi interesuje. Od czasu do czasu sprzedaję mu kilka roślin, które można wykorzystać w alchemii. Z czego się utrzymujesz? Z moich roślin i ziół, rzecz jasna, niektóre całkiem nieźle smakują. A z tych kilku rzeczy, które sprzedaję, mogę kupić jedną lub dwie rzeczy na rynku. Chyba nie jest daleko. Nie, tuż przed ogrodem, ale czasami wręcz trochę za blisko. Niekiedy robi się tam dość głośno. Co jest tutaj nad twoim ogrodem? A, to koszary rekrutów. Zabrzmiało ponuro, nie jesteś z tego powodu zadowolona, prawda? Zwykle nie mam nic przeciwko rekrutom, z wyjątkiem tych, którzy idą rano do pracy. Nie wiem, kto to jest, ale zawsze stoi na nogach przed wschodem słońca i robi jazgot w tej swojej kuźni. Kiedy normalnie ludzie chcą jeszcze pospać, on wali tym młotkiem jak szalony. Ale w mieście nie jest głośno w porze obiadu? Pewnie, że jest, ale już się do tego przyzwyczaiłam. Jakie rośliny tu uprawiasz? Niewielkiego, wszelkiego rodzaju marchew, sałaty, pomidory, mam też parę jabłoni, no i rośnie tu trochę dzikich grzybów. Nie wspominając o takich ziołach jak ogniste pokrzywy czy rośliny lecznicze, próbowałam nawet czegoś mocniejszego, ale chyba nie chcą tu rosnąć. Czegoś mocniejszego? Mówię o roślinach leczniczych, rzecz jasna, nie mam tu na myśli bagiennego ziela ani nic podobnego.
Co wiesz o ziołach powodujących zaburzenia snu? Masz na myśli takie, które powodują taki efekt uboczny? Tak, mniej więcej. Jeśli więc regularnie będziesz wdychać zapach ognistych lub bagiennych ziół, może się zdarzyć, że nie będziesz w stanie zasnąć. Dlaczego pytasz? O, Miki prawdopodobnie cierpi na brak snu, ale nie do końca to zauważa i pomyślałem, że coś może mu się przez to stać. Więc o to chodzi. Cóż, to miło z twojej strony. Mam nadzieję, że wkrótce mu się polepszy. Zobaczę, co da się z tym zrobić. Najlepiej kupić od niego wszystkie ogniste rośliny i bagienne ziele. Wkrótce będzie bardzo zmęczony. Może coś innego? To brzmi bardzo drogo. W takim razie zapytaj maga Sakerdosa. Może on zna rozwiązanie. Co masz do zaoferowania? Rozejrzyj się. Masz korzonek, masz rdes, mezurkę, ogniste rzeczy. Też ma goblinie jagody. W sumie te goblinie jagody to już dwie za 500 sztuk złota by były. Ale te gęsi są fajne. Mega mi się podobają gąski. Tutaj jakieś ciemne grzybole rosną. A tutaj mamy ukryte skręty i eliksir życia? Powiedzcie mi, czy ja mogę pić eliksiry? Bo to jest mega ważne pytanie. Chyba nie mogę, nie? Nie są chyba wliczane do puli punktów. Mi się wydaje. Chyba nie. Chociaż w tym wypadku akurat nie ma chyba możliwości nauki życia. Duszek. Zbożówka. Co to jest duszek? A, to są jakieś te trunki. Dobra. Okej, czyli tutaj żeśmy ogarnęli też. Tu jest typowo Margot. A ty? A z kim mam tu przyjemność? Nazywam się Hartus, rysuję mapy i je sprzedaję. Mój sklep jest obok tego artysty. To wszystko, co ci powiem. Wyglądasz na trochę zdenerwowanego. Tak, do cholery. Co się stało? Może mogę ci jakoś pomóc? Ten oszalały z miłości Christus stoi co wieczór przed domem Lidii i śpiewa miłosne arie na swojej lutni. Ale Lidia ma zbyt głęboki sen, żeby je usłyszeć. Ja z kolei nie i północy oka zmrużyć nie mogę. Żeby chociaż umiał śpiewać, ale tego wycia nie idzie wytrzymać. Dlaczego nie poprosisz go, żeby przestał? Próbowałem, ale chłop ma to totalnie gdzieś. Wcześniej rekruci interweniowali, ale odkąd zaczął się pojawiać przed domem Lidy, każdej nocy dali sobie spokój. Co mam zrobić? Weź od niego lutnię, jeśli będzie trzeba, to siłą, a następnie zanieś ją do stolarza Joachima i powiedz mu, aby przerobił ją na drewno opałowe. Zwrócę ci twoje wydatki. Zajmę się tym. Jak właściwie wygląda proces rysowania mapy? Biegasz samemu po wyspie, czy współpracujesz z myśliwymi? A co cię to obchodzi? Jestem po prostu ciekawy, a może masz jakieś interesy z Garotem? Zaczynasz mi działać na nerwy. Wzajemnie, więc jak właściwie jest? Nie chcę nic od Garota, on nie chce niczego ode mnie, niech tak pozostanie, wystarczy. Powiedzmy, że tak. Wstałeś dzisiaj lewą nogą? Coś taki zgryźliwy. Słuchaj no, potrzebujesz mapy? Jeśli tak, to kup ją. Jeśli nie, to idź sobie, jasne? Co z ciebie za kupiec? Musisz być trochę bardziej otwarty na swoich klientów, nie sądzisz? Niby czemu? Przecież nawet cię nie znam. Ale może będę zainteresowany jakąś mapą. Gdybyś faktycznie był, już dawno byś ją kupił, a nie stękał jak goblin. Ach, tak źle chyba nie ma. Wyglądam ci na barda albo herolda? Nie, ja zarabiam na życie rękami, a nie jadaczką. Chyba się poddaję. Chciałbym kupić mapę. Wybór jest dość ubogi, nie mam ich za wiele. Mapa prowincji i mapa miasta. No wypadałoby mapę zdobyć. Jak wiecie, gdzie można ją zdobyć bez kupowania, to by było zarąbiście.
Z Harlotem już rozmawialiśmy. Tutaj jest, co jest tutaj. Też w sumie możemy się też przejść w tę stronę. Chociaż z drugiej strony wolałabym się poruszać po miejscach, które już znamy. A mianowicie, no tutaj byliśmy na przykład. A Dex? Kim jesteś? Jestem Dex, pilnuję okolicę, ale ostatnimi czasy jest bardzo spokojnie. Powiesz mi, jak mogę zostać rekrutem? A, będzie ciężko patrząc po tobie. Porozmawiaj z Argosem, on ci wszystko wyjaśni. Czyli żadnego zadania mi nie dasz? Nic takiego? Aha, to był ten magazyn. No dobra, czaimy. Tutaj nic. Tutaj są drzwi jakieś. A tutaj? Tutaj są jakieś itemsy. Tu jest takie jakby korytko rzeki. Tu mogę sobie wejść. Tam na górze też są rzeczy, to może skorzystamy. Kurde, powiem wam, że będzie ciężko, jak ja tak cały odcinek będę czytała tylko dialogi. No ale niestety jest to też wymagane, no bo... Jak tutaj inaczej ogarnąć kwestię zadań czegokolwiek, no nie? Młotek i woda. Powiem wam, że tutaj ten czas albo tak szybko leci w tym modzie, albo jest tak dziwnie ciemno. Nie, no jest 11, a za oknem wygląda, jakby był zmierzch. Masakra wam powiem, naprawdę. Dobra, jesteśmy na dole. Trochę trzeba użyć przyspieszenia. Tu jest sklep łuczniczy. Weź nieznajomy, witać po tobie, że interesuje cię prawdziwe rzemiosło. Spójrz tylko na mój niezwykły asortyment, od trofeów przez solidne skórzane zbroje, aż po najlepsze lalwańskie łuki. Najlepsze łuki w królestwie? A jakże nieznajomy, nigdy w życiu nie trzymałem w dłoniach lepszych egzemplarzy. Czyli tak naprawdę nie masz pewności? No, w sumie nie, ale mam dobre referencje. Powiedzmy, że się na nie zdam. Trochę mnie zaskoczyłeś. Kim ty właściwie jesteś? Nazywam się Garot. Jak mogłeś już zauważyć, jestem łuczarzem i myśliwym, jednak nauczam tylko drugiej z tych profesji. Mój czeladnik Henrich może zaoferować ci akcesoria do robienia strzału. Jak to jest być myśliwym? Całkiem nieźle. Udaje mi się związać koniec z końcem, ale trzeba też mieć przy tym sporo szczęścia. Czasami nic ciekawego nie przebiegnie przed łukiem lub strzała, a nie trafia do celu, co potrafi być irytujące, bardzo irytujące. Ale uwierz mi, kiedy mówię, że nadal warto polować, nie dość, że jesteś ciągle na świeżym powietrzu, to jeszcze od czasu do czasu doświadczasz czegoś ciekawego. W dziczy bezustannie towarzyszą ci intensywne emocje, pamiętam. Wiem, o czym mówisz, podczas polowania naprawdę można poczuć, że żyjesz. Gdzie zazwyczaj polujesz? O, to żadna tajemnica. Albo na północ, albo na południe od miasta. Nie ma innej możliwości. Jasna sprawa, ale możesz konkretniej? A, rozumiem. Chcesz, żebym ci powiedział, gdzie znajdziesz najlepsze miejsce do polowań? Nie zupełnie. To po co właściwie mnie o takie rzeczy wypytujesz? Nudzi ci się... Z tego, co widzę, to zajmujesz się głównie łuczarstwem. Z pewnością, a jeśli czas pozwala, zmontuję kilka kurz na boku. Czy to nie jest dość pracochłonne? Po pewnym czasie coraz bardziej przekształca się to w rutynę. Twój sklep wygląda bardzo obiecująco. Nieprawdaż, osiedliłam się w Asun kilka lat temu, więc przez ten czas trochę się tutaj nazbierało. Łuki, kusze, trofea i wiele innych rzeczy. Jest się czym pochwalić. Ale dość już o tym. Chciałbyś coś kupić? Wspomniałeś coś o pancerzu. Nie przesłyszałeś się. Mogę ci sprzedać lekki skórzany pancerz za 250 roperii.
Pozwól, że spojrzę na prawdziwe rzemiosło. Przyjrzyj się na spokojnie, nieznajomy. Łuki. Skóry. Czemu skóra warga jest taka jasna, to nie wiem. Okej. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Więc chcesz zostać moim czeladnikiem. Wiesz coś o moim rzemiośle? Nie. Ale mam nadzieję, że znasz się chociaż trochę na polowaniu i nie brzydzisz się patroszeniem zwierząt. Myślę, że dam sobie radę. Dobrze, więc jak już się sprawdzisz, będziesz mógł u mnie terminować. Co mam dla ciebie zrobić? Nie martw się, dla ciebie to będzie bułka z masłem. Jasne, co mam zrobić? Nie będzie z tym żadnego problemu. Ale co mam zrobić? Dobra, dobra, najpierw pytanie. Potrafisz obdzierać zwierzęta ze skóry? Nie, kto może mnie tego nauczyć? Mogę cię tego nauczyć w ramach przygotowań do czeladnictwa. Okej, za 2 punkty. To nauczmy się tego. Naucz mnie, jak obdzierać zwierzynę ze skóry. Dobrze, słuchaj, to dość proste. Ostrym nożem rozcinasz brzuch zwierzęcia, potem robisz małe nacięcia po wewnętrznej stronie łap i ściągasz skórę. Dlaczego Henrich sam nie zdejmuje skóry ze zwierząt? Mnie pytasz, ja też nie rozumiem tego człowieka i jego problemów. Najlepiej będzie, jak sam z nim porozmawiasz. No dobrze, dam ci znać, jeśli dowiem się czegoś nowego. Nie krępuj się. Co mam dla ciebie zrobić? Pójdziesz na polowanie z moim czeladnikiem Heinrichem. To wszystko? Tak, przynieś mi co najmniej 8 wilczych skór, albo nie będę w stanie dokończyć dostawy. No dobra, tu jest jeszcze Henrich. Jak już zgadam tutaj z ludźmi, no to z nim też. Kim jesteś? Jestem Henrich, czeladnik Garota. Poznaliście się już? Jasne, to ten łuczarz. Zgadza się, idź do niego, może potrzebny mu jest jeszcze ktoś do polowania i pójdziemy razem. Długo już terminujesz u Garota? Zależy, jak na to spojrzeć. Zgłosiłem się do niego kilka księżyców temu, a on dość szybko się zgodził. A i jaki on jest? A, całkiem sympatyczny. Właściwie daje ci wolną rękę, co bardzo sobie cenia. Na dodatek można się z nim dogadać. Skoro do tej pory mi to odpowiadało, to myślę, że w przyszłości też nie będzie problemów. Rozumiem. Ucina troszeczkę. Nie nadążam czytać. Co jest? Jak ci idzie polowanie? Obecnie nie mam na co narzekać. Początki są zawsze najtrudniejsze, mówię ci. Potrzeba czasu, aby obyć się z łukiem i kuszą. Żeby zacząć porządnie zarabiać na zwierzęcych trofeach, trzeba się naprawdę mocno natrudzić. Przeważnie coś przez przypadek uszkodzisz, cały czas się upaprasz albo odetniesz coś całkowicie bezwartościowego. Z dwojka złego przynajmniej jeszcze żyje. Masz jakieś cenne rady? Polowanie to niebezpieczna sprawa. Kiedy jesteś niedoświadczony, twoje umiejętności strzelania z łuku często zawodzą, a kiedy już nabierzesz wprawy, potrafi zgubić cię lekkomyślność. Jest różnica między polowaniem na zębacza, a uganianiem się za jeleniami czy młodymi wilkami. Garot mówi, że wielu młodych myśliwych ginie właśnie w ten sposób. Po tych kilku dniach spędzonych w dziczy zaczynam mu wierzyć. Słyszałem, że masz części do strzał. Możesz się rozejrzeć. Dobra, ty masz rzeczy, zarąbiście. Masz strzały. Dlaczego tak boisz się zdejmować skóry? To dłuższa historia, ale nie opowiem ci jej. Daj spokój. No dobra, jeśli będziesz się śmiał, zabiję cię. Jakiś czas temu miałem dziwny sen. Byłem zwierzęciem, postrzelono mnie i zdarto ze mnie skórę. Poszedłem więc do wróżbity po radę. Dowiedziałem się, że odrodzę się jako zwierzę. Z tego powodu przysięgłem sobie, że już nigdy nie oskuruję żadnego zwierzęcia. Sam bym się wstydził leżeć taki obnażony. Ciekawe. Nie powinienem był tego mówić. Okej. Dowiedziałem się, dlaczego Henrich sam nie skuruje zwierząt. To trochę dziwna historia, ale prawdziwa. No mów! Cóż, Henrich miał sen, w którym dosłownie obdarto go ze skóry. Poszedł więc do wróżbity, a ten przepowiedział mu, że odrodzi się jako zwierzę. Z obawy przed śmiercią ze strony zwierząt, które obskurował, postanowił już więcej tego nie robić.
Co za imbecyl, mogłem się tego po nim spodziewać, tyle warta jest jego pomoc. Okej. Mamy iść z nim oczywiście na polowanie. Kolejne zadanie tutaj żeśmy zrobili. No i co? I w sumie, kurde, nie? Powinniśmy już, moi drodzy, kończyć ten odcinek. Ja w ogóle dzisiaj nie nagadałam się kompletnie. Znaczy, nagadałam się, ale nie w tym kontekście. No w sumie można powiedzieć, że jesteśmy w dzielnicy rzemieślniczej, tak by to można było nazwać chyba. No ale cóż, no dzisiaj już nam się czas skończył. Nie chcę już dłużej nagrywać, żeby ten odcinek nie był zbyt długi. W kolejnym odcinku spróbujemy może coś zrobić z tą bezsennością. Możemy oczywiście wykupić te rośliny, ale pytanie, ile one kosztują? Jeszcze możemy zerknąć na szybko, zanim zakończę. Bo może być tak, że nam się jeszcze uda. Czy ja dobrze lezę w ogóle? No tak, tu jest targowisko. Dobra, pomału się uczę. To nie Elmar był, tylko Miki. Wszystkie ogniste ziele. I bagienne ziele. W sumie to nie jest problem od niego to odkupić, żeby zrobić questa. Bo to dosłownie troszeczkę tylko roperii. Ogniste zioła 2 i 2 bagienne. No i co? Przepracowany Mikey wreszcie zapadł w zasłużony sen. No i poszedł spać. Bezsenność. Magia zadziałała i Mike zasnął jak niemowlę. A, mój łeb. Wszystko w porządku? Tak, już mi lepiej, był ból głowy ustąpił. Znowu jasno myślę. Cieszy mnie to. Może powinieneś odstawić działa i zacząć więcej spać? Chyba masz rację. Dziękuję ci. Weź je. Nie chcę ich więcej widzieć. Po prostu pójdę teraz do łóżka. Tak zrób. Dobra, udało nam się w takim razie zadanko wykonać jeszcze jedno dzisiaj, czyli bezsenność. Także, moi drodzy, myślę, że to jest odpowiedni moment teraz na zakończenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się film podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Dajcie znać, jak wam pasuje to, że ja czytam te dialogi. No i zapraszam was również na Discorda. Link macie w opisie pod filmem. A ja lecę sobie zrobić kolację, bo wydaje mi się, że nie nadążałam już czytać, bo po prostu czuję głód. Dzięki i do kolejnych filmów. Cześć!